Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przyszedłem zarejestrować mój nowy samochód. No to dobrze pan trafił. Proszę pana, proszę bardzo, tutaj jest wszystko, cło zapłacone, wszystko, podatek obrotowy, wszystko przywiozłem. Piękny. Nie. Ale nowy zupełnie. Niestety, proszę pana, troszeczkę pan się wpakował z tym autem. Dlaczego się wpakowałem? Przecież ja to piękne zaraz auto. Wytłumaczę. To co tam piękne, proszę pana? Ono ma jeździć po naszych drogach, prawda? No nie dobrze. Kupił pan tego samochodu po to, żeby jeździł sobie gdzie indziej, tylko tutaj, w kraju. No oczywiście, no. W kraju. A my mamy określone przepisy. No dlatego jest nowy. No i właśnie. Nie... Po pierwsze, co to jest? No tablice rejestracyjne. Na przecięte. No ale żeby były widoczne. I one... upchnięte, proszę pana, bo to nie jest wymiarowa luka na tablicę. No ale to jest przecież... Nie jest, proszę pana. Tablice mają mieć takie wymiary, jak jest tu napisane, w centymetrach. A pan ma nie dość, że przeciętą, to no, pan ale... ma ciasno. I teraz, proszę pana, organa ścigania potrzebują zanotować pański numer. Ale ja i co nie... widzą? Takie literki. Ale to jest jedna sprawa. Ja przecież nigdy nie byłem ścigany, no. Co to jest? No, to są... Oj, może ostrożniej. To są... I tak pan to będzie musiał wytłuc. Proszę pana, czerwony kolor. A którym pan miga światełkiem? Tym. No, a przepisy co mówią, proszę pana? Żółte światło pulsujące. Co pan będzie czerwonym i teraz pan, proszę pana, skręca w lewo, proszę pana, a kierowca za panem jadący myśli, cała że pan... Ameryka na kraj w największej ilości samochodów miga na czerwono. To są przepisy i co, że pan jedno czerwone... Ale tam bezpieczniej tak. Nie, kochany, tego też nie przyjmujemy, patrzmy dalej. To przecież to, proszę pana, to nie wszystkie jest, samochody to nie amerykańskie. Jest, tu panu troszkę ptak, no, ale tego się nie będę czepiał. No tutaj to się pan do niczego nie przyczepi. Fatalna sprawa, proszę pana. Pan widzi tu? No co widzę? Widzi pan tu? To są, proszę pana, symetryczne te pręgi tutaj na reflektorach. A co to jest napisane w naszych przepisach? Asymetryczny, jest wzór narysowany. I kąt cienia, proszę pana, do innego kąta i pan ma bardzo złe światła. I pan tym samochodem nie pojedzie, a jeśli pan wyjedzie, zostanie pan aresztowany, odbiorą panu dokumenty. Także... Nie wiem, czy pan już zapłacił za ten samochód, czy oczywiście, nie, ale... że zapłaciłem, no to jest mój samochód. Cło zapłaciłem, podatek zapłaciłem. Niech pan go czym prędzej sprzeda, bo pan go, proszę pana, według... Ten samochód nie jest bezpieczny. On nie odpowiada naszym przepisom. Słucham pana. Nie, tak, właściwie tylko... Nie, bo w tej sytuacji... Ja chyba nie... myślałem, że zarejestruję. Ten? Ten nie, ten nie ten. Proszę. Ale to pewnie się nie uda. No niech pan sobie popatrzy, proszę pana, tu bliżej. To stary rzek jest. Niech pan się liczy za słowami, dobrze? Proszę bardzo. Światła asymetryczne, tak jak jest napisane w przepisach. Żółte kierunkowskazy. Ja tutaj mam trochę... Ale co to panu przeszkadza, to panu w jeździe? No nie, ale... A i tak, proszę pana, główny człon zderzaka bierze na siebie uderzenie. Co pan, ozdobnikami sobie głowę będzie zawracał? Nie, no tak, ale... Jest linienka deszczowa? Jest. A tu co? Gładko. I tu mam trochę luzu w kierownicy. Luzu? Jakiego luzu? Co tam za luz jest? Kochany, to jest około 30 stopni. A co pan, nie wie, że pan ma luz? Nie, no wiem, ale myślałem, no to pan go kompensuje. Może... Jak pan jedzie, to pan naddaje, no. Czyli to nie przeszkadza. Ale skąd? O, wywiercznik ładnie jest metal. No to rzeczywiście. Ale tu mam tak tą farbą taką. Co farbą? A co to, proszę pana, farba? To nawet mi się wydaje, że to estetycznie jest, bo jest taki, wie pan, podrasowany wóz. No i żółte tutaj jak najbardziej. No ale zakurzony. Nie szkodzi, pęd powietrza panu to odkurzy. I to jest samochód, który ja panu od ręki, proszę pana, rejestruję. I może pan szerokiej drogi panu życzę. A mojego nie? Pan, dziękuję, proszę pana, z tym rzęchem, to niech pan go sprzeda albo coś, bo to nie jest bezpieczne auto. Do widzenia pan. To już wszystko? Szerokiej drogi. Tak, dziękuję. Mogę jechać? Nie radzę, bo tu patrol niedaleko stoi.